Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, co jest potrzebne, żeby była pełnia szczęścia w World of Tanks? No więc tak, musicie w bitwie trafić na trochę słabszy team, przynajmniej trochę. Musicie być w top 3, wtedy najlepiej. Jeszcze musicie mieć bardzo ciekawy pojazd. I co się wtedy dzieje, jeżeli to wszystko się skompiluje? No to zobaczycie w tej bitewce. Tutaj sponsorem jest kolega Mity22. No i zrobi on medal, którego nie macie. No dobra, ktoś z was może mieć ten medal. Rzeczywiście, nieliczni. Powiedzmy na 500 graczy jedna osoba może mieć. No chyba, że zrobiony gdzieś tam na jedynkach czy na dwójkach, no to wiadomo, że może być, albo pancer J i tak dalej, i tak dalej. I teraz uwaga, co się tutaj stanie? Czołg to T-34-85M, jeden z najlepszych medów szóstego poziomu, jeżeli nie najlepszy med. Przede wszystkim posiada on fantastyczny pancerz jak na meda właśnie tego poziomu i do tego jeszcze niezgorszą mobilność, no i działo. Ruskie działo, które zadaje obrażenia aż 160, penetracja też jest całkiem niezła. No i zobaczmy, kolega jedzie dokładnie w takie miejsce, nie wiem co się tutaj teraz stało, może to przyspieszymy, albo nie. Kolega jedzie w takie miejsce, w które ja zawsze jadę. Jest to naprawdę bardzo bezpieczna pozycja, zakładając oczywiście, że... Zakładając, że przeciwnik nas nie wyspotuje, bo tu jest taka szparka, powiedzmy, jest sztuk. Zobaczmy, czy on się wychyli, czy nie. Właśnie tu czasami potrafi być spot taki znienacka. No, początek niezbyt ciekawy. Nie udało się trafić. Kolega decyduje się na bardzo odważny atak, no mówiąc szczerze, bardzo bym się zastanawiał nad takim ruchem. Co prawda tutaj jest kolega teraz chroniony przez tą kubkę gruzu, no ale właśnie, no kabuk może się rozochocić, on zacznie wyjeżdżać. Dostał za 197, czyli pięknie wylosowało. No i chyba za chwileczkę jednak zginie. Tak jest. No wystarczyłoby, żeby tu jeszcze ta fałka była, ale jej niestety nie było. No i zobaczcie, teraz granie z tego miejsca. I czyżby... Czy doczekamy takiej sytuacji, że oni tu zaczną tą dróżką wyjeżdżać? No, kaczucha, wiadomo, że ona tutaj nic nie zrobi. Jeszcze pan tutaj kontuje bokiem. Oto jest fałka. Kolega spokojnie na sidescrapie. Oczywiście czwórki tutaj mają bardzo ciężko przebić. No i to jest taki przykład bitewki, gdzie wszystko prawie nam się udaje. Każdy z nas chciałby mieć chociaż raz w roku taką bitwę, jak tu ma teraz kolega. Dobra, wyczyścił praktycznie tą flankę. 5 fragów zrobił. No i teraz jedzie na... O, właśnie. Zobaczcie. Jeszcze koleś nie zrobił mu uszkodzeń przed chwilą. Najgroźniejszy przeciwnik, czyli T-34-85, wyeliminowany. Co prawda jest jeszcze Helkaciątko. Będzie strzał? Nie. Już nie da rady. Ale jednak, kurka, pokazał się jeszcze. No nie wierzę. No trafił, no 134, trafił. Gdzie jest Helkaciątko? Steward dojeżdża do artylerii, która go prawdopodobnie zaraz rozwali. Powiększę wam mapkę do tego poziomu. Tak, widzę, że już ruszyli na tego Stewarta. KW-1 zaczyna kapować. No i tak się to skończyło, że Helkat go wykończył. No kolega, sporo niecelnych strzałów, ponieważ bardzo ruchliwy jest. Steward raz dostał, no to chyba powinien wykończyć. A nie! P-26-40 wykończył go. Kolega zostaje sam na te wszystkie czołgi. Na 7 pojazdów przeciwnika.
No i najgroźniejszy przeciwnik to... Oj, teraz mu wsadzi na sto... Nie, no kurde, no też tak chcę. Czasami są tak dziwne momenty w wocie. Wczoraj na przykład grając Su-101 miałem bokiem ustawionego, znaczy przejeżdżającego bokiem Skorpiona G. No i co? No i ding. Nie mam pojęcia, jak to możliwe jest, ale tak. Dobra, mamy 10 fragów i realna szansa na zdobycie fantastycznego medalu. Chociaż ten mógłby tutaj ładnie robnąć, no ale robnął za 64. 11 fragów. Bitwa, jak widzicie, dosyć dynamiczna, bez stania. O, no to było przykre. To jest zawsze przykre. M3 Li. Pewnie się dingnie. Uwaga. O, nie zdążył nawet. No i teraz co? Zostały dwa baboki. Oczywiście te dwa baboki mogą wygrać. Kolega sam nie wierzy w to, co się dzieje. 12 fragów w tej bitwie. I teraz już pikawa pewnie wali jak dzwon. Pulsuje krew w żyłach, bo chyba każdemu w takim momencie coś takiego by się działo. O, o, o. I jest. Za 190. No te losowania też tutaj bardzo przyjazne są. Musicie powiedzieć. Musicie przyznać. No i został jeden rodzyneczek jeszcze, który wcale nie musi przegrać tego, jak dobrze uda mu się rąbnąć. 6. poziomu artyleria. Kolega nie trafia, ale on też nie trafia. No i już jest koniec. Zobaczcie, kurka, znowu rąbnięcie za 280. Ostatni strzał. O, dobra. Także udało się. Zmiana pestki i akurat za 280. Co nie jest wcale takie pewne, od razu wam powiem. To, że jesteście przeciwko artylerii i zmienicie sobie na haeka, to wcale nie jest takie pewne, że od razu ten haek wam przebije. No tutaj akurat przebił. Dobra, sprawdźmy wynik. Jest MK, no to chyba nikogo nie dziwi. Medal Kołobanowa, bo kolega chyba na 7 został, chociaż część tych 7 to były 4. Medal Dumitru, no i medal, którego... Wielu z nas nie ma. No prawie wszyscy. Na 500 graczy pewnie z jeden ma ten medal. Bohaterów rozjeni. High Caliber, mamy jeszcze Top Gun. Tutaj możemy sobie podejrzeć. Kolega zrobił 3455 uszkodzeń, 14 fragów i 1805 podstawowego expa z tabelki. Dalej mamy 78 tysięcy zarobku, ale tu jeszcze było włączone dopalenie i mamy 39 dodatkowo i kolega nie wystrzelił tutaj oczywiście żadnej złotej pestki, bo nie było takiej potrzeby i mamy 103 tysiące zarobku. Szkoda, że bonusu nie ma za medale, to by było fajnie. Każdy medal moim zdaniem powinien być wyceniony jakimiś tam nagrodami, bonusami w expie, nawet w złocie. Za to jakby 100 golda wpadało za medal bohaterów Rosjeni, to chyba krzywda żadna by się nie stała ekonomii gry, prawda? Dobra, to tyle. Króciutka bitewka. Mam nadzieję, że wam się podobała. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.